jest 22 stycznia. Wkrótce w Białymstoku odbędzie się rozprawa. Adam Czeretkowicz będzie się bronił. Adamie. Witam Państwa. Adam Czeretkowicz. Adam Czeretkowicz dla Telewizji Narodowej o swoim procesie. Tak. Zapraszam wszystkich 27 stycznia 2014 do Białegostoku na rozprawę polityczną. Jeżeli ktoś nie widział, jak wygląda rozprawa polityczna, właśnie taka rozprawa się rozpoczyna, rozpoczęła się. Proces polityczny będzie on w Białymstoku w najbliższy poniedziałek w sądzie na Mickiewicza 101. O godzinie? W sali numer 1 o godzinie 10.15. Jeżeli ktoś nie widział w demokratycznym kraju, jakim podobna jest Polska, procesu politycznego, zapraszam na ten proces. Gazeta Wyborcza wytoczyła mi proces przez 5 osób. Pan prezydent Białegostoku, Tadeusz Truskolaski, zawiadomił prokuraturę o przestępstwie, jakie podobno dokonałem. Trzech radnych, których nazwisk nie będę wymieniał, bo oni specjalnie po prostu chcieli po prostu zaistnieć medialnie. Oraz dwóch statystów Gazety Wyborczej, którzy nagle ożyli z plakatu, wyszli z niego i uważają, że są bardzo pokrzywdzeni, bo mi się ten plakat nie podobał. Przypomnijmy, co to był za plakat. To była akcja promocyjna, która mówiła, że Białystok to już nie jest twoje miasto, to już nie jest miasto Konorowicza, tylko to jest miasto czyje? Miasto pary mieszanej rasowo, która jak pięść do oka pasuje do miasta Białegostoku. Ja nigdy w życiu nie widziałem takich ludzi, jak żyję. Wychowałem się jeszcze za komunę i takie zjawiska były egzotyką. A teraz się dowiaduję, że to właśnie Białystok jest miastem ludzi nie stąd. Ludzi nie stąd, ludzi o taki symbol, bo szczerze mówiąc nie znam tych ludzi. Nigdy nie znałem i nie chcę znać, tak? Ale plakat Gazety Wyborczej, to się nazywa Kampania Społeczna, promowana przez oczywiście grube pieniądze. A jaki jest kontekst tej kampanii społecznej? Kontekst jest taki, że tysiące białych mężczyzn, chrześcijan, Polaków i prawosławnych, chrześcijan zostało zmuszonych do wyemigrowania. Zostało zmuszonych ekonomicznie. Tradycyjny mieszkaniec tamtych okolic ma małe szanse na pracę, na zarobienie i utrzymanie na swoje dzieci, na swoją żonę. I to się wiąże z frustracją, którą ty, Adamie, w swoim filmie opisałeś. I co? I to wzbudziło strach, że ci wszyscy sfrustrowani mężczyźni, zmuszani do emigracji, te wszystkie polskie rodziny zmuszane ekonomicznie do antykoncepcji, do zmniejszenia dzietności, że oni się wokół ciebie zbiorą i dlatego masz proces polityczny, żeby działać zastraszająco, tak? Nie, po prostu w Polsce jest taka demokracja dla wybranych. Niektórzy mogą pisać wszystko o wszystkich, a niektórzy mają po prostu mieć zamknięte usta i chce się zamknąć usta dla dziennikarzy niezależnych, a takim właśnie jestem. Działam jako bloger w Nowym Ekranie, portalu narodowym, społecznym, jak zwał, tak zwał. Media reżimowe, ja to nazywam. Gazeta Wyborcza jest takim medium. Chcę mieć 100% kontrolę nad informacjami, jakie docierają do ludzi, jakimi się programuje ludzi. I na przykład mój antywirus, ja wprowadzam antywirusa na informacje Gazety Wyborczej. Chcą zniszczyć antywirusa w zarodku.
Ja to, tak to czyli mówię. Adam Czeczetkowicz stał się taką odtrutką na to, co dzieje się w Polsce. Można powiedzieć, że stałeś się takim punktem oporu w wojnie informacyjnej, która toczona jest z narodem polskim, i nie dziwota, że masz proces polityczny. Tak, bo mam swoje zdanie, a w Polsce nie wolno mieć własnego zdania. To jest główny wydźwięk tej sprawy. Po prostu trzeba mieć taki plaster z napisem. Napisem jakim napisem? Wolność słowa, demokracja, jest fajnie. Po prostu plaster, tak o. Tyle do powiedzenia każdy z nas ma. Do tego idzie. Proszę Państwa, my pomimo tego plastra jednak się wypowiadamy i dzięki internetowi przełamujemy te wszystkie bariery medialne, ten cały szum informacyjny, w którym żyjemy. Wiemy, że oglądacie naszą telewizję, jesteśmy za to bardzo wdzięczni, bardzo jesteśmy z tego dumni. Tak, to jest słuszne, że my tutaj dzisiaj jesteśmy. I przypomnę, 27 stycznia, jeszcze 11 sprawy, Adam Czeczetkowicz specjalnie miał wyznaczony ten termin. Chodzi o to, żeby nie pojechał z nami do Oświęcimia budować ten wielki krzyż, który my tam stawiamy w rocznicę wyzwolenia, nie tyle wyzwolenia, co przejęcia obozu z rąk hitlerowskich przez następnego okupanta, przez wojsko sowieckie. My wiemy, co tam się dzieje, jakie kłamstwa oświęcimskie dzisiaj w Oświęcimiu są mówione, i dzisiaj Adam Czeczetkowicz ma proces polityczny również dlatego, że mógłby być tam z nami. Polacy, jednoczmy się i obudźmy.